Rysowanie z natury. Zaczynam od poszukiwania roślinek, tutaj mam testera, takie kwiatki, takie listki, różne fioletowe, następnie szkicowanie, które poprawiam na koniec ołówkiem, znowu niuchanie i mogę zacząć ilustrowanie na iPadzie, gdzie w ilustratorze już obrysowuję mój poprzedni szkic. Pierwszy raz rysuję sobie na świeżym powietrzu i chyba muszę częściej tak robić, bo całkiem przyjemnie się tak pracuje. Jeszcze ostatnie pociągnięcia penem i można będzie podziwiać wzór inspirowany ogrodowymi kwiatami. Światami. Macie pomysł, gdzie można wykorzystać taki pattern? Dajcie znać w komentarzu i bye! -o.